Witajcie wszyscy bardzo serdecznie z tej strony Master of i dzisiaj mam dla was opakowanie Halo 5 Guardians w wersji limitowanej kolekcjonerskiej edycji niestety już tą górną część tego tak, tej, takiej tekturki przechodzącej przez całe pudełko musiałem ściągnąć, więc tu informacje nie zobaczycie tylko tyle, że w środku nie ma w tą stronę tutaj e, nie ma płyty, jest tylko kod do ściągnięcia z tyłu nie będę wam pokazywał co jest, ponieważ jest cała ściąga, która zawi co zawiera cała kolekcjonerka w środku, ja to zostawię dla siebie dla was nie muszę Oczywiście za to za pokrywą, e, za tym tekturowym narzutą, można powiedzieć. E, fajne logo UNSC, z są napisy. Ta całko, całe wygląda jak jakiś, nie wiem, crate czy coś z Forge'a, który możemy ustawić. Otwiera się to tak, w waszą stronę akurat. I pierwsze co się rzuca na, na cały ekran to jest wielki styropianowy blok z wyrytym tutaj z na dole. Jest to limitowana wersja dla koleksnerskiej. Dla koleksnerki. Jest to tutaj jest lekko wydrążony. Niestety logo nie jest już takie fajne. Z tyłu jest coś podobnego. Jakiś numer seryjny chyba. Który nic nam nie mówi. W środku to co mówili ee, to co mówiła nam wierzchnia tektura. Nie ma płyty, nawet nie ma miejsca na płytę. Jest tak. Kodzik. Na grę, na, na. Nie wiem, czy to jest po prostu wyjściówka czy to jest na bundle, czyli takie dopalacie do nowego trybu, który jest w Halo 5, czyli Warzone i film animowany o upadku Rich. Z tyłu ją ja nie pokaże i tak, ponieważ nie zobaczycie kodu, ponieważ jest zategowany do zdrapania. W środku jest reklama. Padów dwóch i dwóch hecetów. To jest kod na 14, 14 dni Golda, Le, Triala Golda, bo to nie jest. Gold. Następnie jest oczywiście makulatura, czyli makulatura albo jakieś tam istne, specjalne dane. Tutaj jest akurat e, opis, chyba. A tutaj jest e, rozkaz dla Spartana Loka, czy agenta Loka. Nie wiem, czy będziecie coś widzieć, jeżeli tam się usta ustabilizuje ekran. Czyli rozkaz, co ma zrobić lock. Tutaj jest całkiem fajnie zrobiony. Nie wiem, nie wiem jak go złożę. Naprawdę na, na końcu filmiku sobie go złożę. E, mały, mały Guardian, można powiedzieć, złożony z takich metalowych części. Na takich dwóch metalowych płytkach. Nie trzeba tego dotykać. Siedzi się ostro jak psujajca. Jest bardzo fajnie zrobione, ponieważ on jest do złożenia. Jak widzicie, instrukcja Metal F. 3D layer Cut Model. Instrukcja jest bardzo rozłożona. O, Matko Boska, będę się z tym rypał. Dobre, parę, parę minut, paręnaście. Więc tego nie chcemy się nawet robić. Teraz na końcu filmiku prawdopodobnie zobaczycie, może szybki, szybszy, przyspieszony filmik, jak go składam. Ale bardzo fajnie zrobione, bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że będzie bardzo stabilnie stał. Tak, i ja oto kopercie załadowane do środka stylbuka i specjalne też chyba rozkazy, czy może jakieś dane, czy coś dla Spartana Loca James, Jameson Lock. Oczywiście, jeżeli ktoś miał limitowaną wersję Halo 4, pamiętam, że coś takiego też było, ale niestety było zespawane ze sobą. To było do dupy, bo trzeba było uciąć. To jest wszystko na klej, co odchodzi. Jeżeli odejdzie mi bardzo ładnie i płynnie. Nie zepsuję całego opakowania, ponieważ nie chcę. A w środku są zdjęcia i akta, można powiedzieć. Każdego ze Spartan w każdej z drużynie. Jest Spartan Bug. I cały, cała drużyna Master Chiefa. Master Chief. Proszę bardzo. Jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć mogę, mogę zrobić skan tego całego. Z tyłu są pewnie jeszcze jakieś fajne rzeczy. Mogę zrobić skan na mojego fanpage'a na Facebooku, wrzucić skan każdego tego e nie wiem jak nazwać każdego tego akta aktu, nie, nie, nie miałem to chyba żeby móc sobie przeczytać co tam jest napisane. Jest oczywiście napisane waga, wysokość, ranga Kolor oczu, kolor włosów. No właśnie. O. Master Chief nie był rudy. Miał brązowe włosy. I to było zawarte w tej oto kopercie zielonej. To jest wszystko z limitowanej wersji, e, która została zawarta do kolekcjonerki. Którą zaraz pakuję tutaj do środka. Sprawdzając w międzyczasie, czy mi się ko komórka nie zawiesza, bo już mi się raz zawiesiła szmata. No, ładować się, dobra. Widzicie na bok. A w środku czeka nas oczywiście główne danie, jeżeli mogę tak powiedzieć, czyli koleksnerka, którą mam nadzieję, że jak pociągnę za to, to się ładnie wszystko otworzy. Eee, upside, upside down. Ok, wróciliśmy. Czy wróciłem do naszego wielkiego jak bydle? Eee, Statuetki to nie można nazwać statuetką, kurczę, to jest kolekcjonerska model, można powiedzieć, Spartana czy Agenta loka oraz Master Chiefa, którzy idą koło siebie. Można ich ustawić na siebie. Niestety nie mam tyle miejsca, żeby tego, żeby to, wiecie, ustawić na siebie. Więcej tutaj w kolekcjonersku już nie ma, a szkoda. Powiem, że to jest wielkie, to ma kurde Matko włoska, to jest większość Xboxa, bym go postawił kurczę, wiecie, na sztorc. Jest po środku, są umiejscowione trzy magnesy: dwa na dole i jeden u góry. Dwa na dole, dwa u góry, trzy magnesy, e, które spajają to wszystko razem. Oczywiście możemy ich e, przypiąć, wiadomo, na opak troszeczkę. Tylko to będzie miało debilny wygląd, że siebie szukają. Powiem Wam szczerze, że wyglądają Zarąbiście te, te figurki. Lok ma bardziej takiego, już wygląda trochę jak elit. Z tego... Z, z, z armoru. starcz z tego. Trochę lata, ale nie szkodzi. Stoi dość stabilnie. I teraz pytanie do... o nawet scout ma kurczę ten, ale nie ma tego. Mogli tu szybko jakoś sadzić czy coś. Od dołu coś napisane? Dołu co, o, co to jest? Ty, tu jest coś ukryte. Od dołu, tutaj, jeżeli ktoś zauważy, tutaj jest jakaś szufladka, którą nie wiem, co można zrobić. Ale tutaj coś jest w środku. Czarne. Ty, hełm tu jest. Ale jazda. Ale raczej, ale niespodzianka. No bez jaj. Widzicie to, co ja widzę? O, oh, fuck, tego nie powiedzieli w filmiku. O, na przykład, od unboxingu u tego u Maro Nelsona. Master Chief w sumie się, sorry, ale stary muszę cię yy, przesunąć. Widzicie, Spartan Lock ma. ufiwsze mu głowę. To, co mu prawdę Master Chief zrobi w tej grze. I mogę mu wsadzić jego zwykły array na miejsce. Brzmi to hurtę. Yy, no właśnie. Co, tak ma tam nie? Nie, no muszę wcisnąć pewnie kurczna siła, nie chce się z tym cisnąć, ponieważ nie chcę tego zepsuć. Dobra, zostawię to tak. Wiecie o co chodzi. Ja nie będę używał w ogóle jego twarzy, bo mi się nie podoba. Znaczy, nie że jest y, czarnoskóry czy coś. Po prostu wolę spartanów, kiedy mają hełmy na głowie. Więc zamienię to na to. Jak widzicie, mam nadzieję, że. Chodź tu dziadu. Cho, chodź, duży. Nie, jemu ja nie da rady. A z tyłu nawet nie ma tej, nie ma skrytki. Bardzo fajnie zrobiony też Master Chief. Panie gówno widzicie. Jego wizjer jest taki bardziej matowy. Nie odbija na szczęście światła. ARK, na ARK nic napisane. Nie mam jak tego pokazać. Naprawdę to jest tak wielkie, że nie mam jak tego pokazać, wiecie, w pełni. Ale mam pomysł. Coś dla Was zrobię specjalnie, więc zaraz znowu wracam. Dobra, jestem z powrotem. Jeżeli widzicie już ca w całości to, to powiem wam tak, mam coś dla was, jeżeli ktoś kojarzy lub ma w domu kolekcjonerkę Halo Reach, ja postawię to przed nimi, Halo Reach była duża, a to jest bydlackie, sam Master Chief jest większy od tej całej góry z tych, trochę zakurzeni są, bo już mają swoje lata, wiadomo oni już nie żyją, więc powinni być w ogóle w proszku, ale no, pff. oprócz tego, że temu mogę urwać łeb, nie? Więc wiecie, no wygląd jest naprawdę duży, wielkością po prostu, góra mu sięga tak do czoła, nie? a jeszcze nad tym jest chyba tak 6-7 cm wysokości, więc to ma naprawdę wielką, wielką posturę, jeżeli chodzi o kolekcjonerka. Dobra, ale to będzie na tyle, bo więcej tu nie ma do zobaczenia. Wiecie, kolekcjonerki kończą się na tym, że wszystko podtegowuję. Jeżeli ktoś będzie chciał, na mojego fanpage'a, na Masterful, na Facebooku wrzucę. Ee, jak ktoś będzie chciał, to wrzucę skan tych karteczek. Chociaż to nie wiem, czy to będzie w ogóle e, legalne. Przynajmniej teraz, bo kolekcjonerki powinny dojść minimum do 20. Do ludzi, ja już mam, jest 16. Ale zobaczymy. Jak ktoś będzie ładnie prosił. Z miłą chęcią mogę zeskanować, wrzucić i możecie sobie poczytać trochę ciekawostek na temat Spartanów, którzy są w, w drużynie Loka, Agenta Loka i Master Chiefa. Każdy z nich ma coś z e, ciekawostek zapisanych na tych kartach i możecie sobie poczytać, głównie z kolekcjonerek, więc jakby ktoś chciał dajcie znać. Pamiętajcie, żeby walnąć łapkę w górę, zasubskrybować kanał i ewentualnie zostawić komentarz. A ja Was zapraszam na 27 października, w którym będę nagrywał pierwszy odcinek z tego oto zabawnego e, duo, e, wiecie, pokazówk nie pokazówkę, serię z całej Halo 5, aby była na moim kanale. Dobra, nara. Hey.